Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej próbie wykonania ściegu szydełkowego według opisu z książki. Dzisiejszym ściegiem będzie ścieg numer 23. Do wykonania tego ściegu zaleca autorka książki wykonać najpierw tak zwaną podstawę. Jak wykonać taką podstawę, jak właśnie tutaj widzicie, którą już sobie zrobiłam. Na temat tego, jak zrobić taką podstawę, pokazałam Wam osobny filmik, żeby zaoszczędzić czasu w każdym jednym odcinku. I ten filmik o podstawie znajdziecie u mnie na moim kanale. Ja przygotowałam już sobie podstawę do ściegu 23, tego, który teraz właśnie Wam pokazuję. Potrzebne jest wykonanie podstawy z liczby oczek podzielnej przez 10, plus 6 oczek. Na tą moją próbę zrobiłam łańcuszek z 36 oczek, potem zrobiłam na tym łańcuszku podstawę i w końcowym efekcie wyszła mi liczba oczek 26. Liczba 26 to właśnie jest taka, jaką potrzebuję, bo to jest liczba podzielna przez 10 plus 6 oczek. Możecie oczywiście sobie nawet ten, chyba nawet każdy jeden ze ścieków wykonać na łańcuszku, jeżeli Wam to wychodzi łatwiej. Ja doszłam do wniosku, że na takiej podstawie o wiele łatwiej mi się potem wykonuje dany ścieg, mimo że wykonanie samej podstawy zabiera troszeczkę czasu i trzeba trochę wykombinować, ile zrobić oczek łańcuszka, żeby odpowiednia ilość oczek podstawy nam z tego wyszła. Już przechodzimy do próby tego ściegu. Rząd pierwszy. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Ominąć jedno oczko podstawy. To oczko omijam. W następnym oczku podstawy zrobić jeden półsłupek nawijany. To jest taki, że nawijam sobie, narzucam nitkę na szydełko. Tutaj jedno oczko podstawy omijam. I zrobić półsłupek nawijany. Teraz mam 3 pętelki i przez te 3 pętelki przeciągam nitkę. Jedno oczko łańcuszka. W kolejnym oczku podstawy zrobić jeden półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. Czyli że zaraz w następnym półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. Ominąć jedno oczko podstawy. W następnym oczku podstawy zrobić jeden słupek, dwa razy nawijany. Jeden raz nawijany, drugi raz nawijany i tutaj po ominięciu jednego oczka podstawy zrobić ten słupek dwa razy nawijany. Wkułam szydełko w to oczko, nabrałam nitkę, teraz mam na szydełku 4 pętelki i zrobię słupek dwa razy nawijany. Nabieram nitkę, przyciągam najpierw przez 2 pętelki nitkę, nabieram nitkę, przyciągam znowu przez 2 pętelki, mam 2 pętelki na szydełku, nabieram nitkę i przyciągam przez 2 ostatnie pętelki. Teraz należy zrobić 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Jeżeli oglądacie moje filmiki, to zauważyliście, że bardzo powoli wykonuję ściegi, a myślę, że ten ścieg będę już szczególnie powoli wykonywać, bo on, tak jak z tego widzę, tu troszkę z opisu, będzie wymagał trochę zastanowienia się.
No i już jedziemy. Po pierwszym słupku podwójnie nawijanym i trzech oczkach łańcuszka zrobić jeden słupek dwa razy nawijany w tym samym oczku podstawy, co poprzedni słupek dwa razy nawijany. Czyli że nawijam nitkę dwa razy na szydełko i robię tu w tym samym oczku następny słupek dwa razy nawijany. Jedno oczko łańcuszka. Ominąć jedno oczko podstawy. W następnym oczku podstawy zrobić jeden półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. Raz nawijam nitkę na szydełko, jedno oczko podstawy omijam i tutaj robię półsłupek nawijany. Teraz zobaczcie, mam trzy pętelki, przez te trzy pętelki przeciągam nitkę i teraz robię jedno oczko łańcuszka. W kolejnym oczku podstawy zrobić jeden półsłupek nawijany. Nawijam nitkę i zaraz w następnym oczku podstawy zrobię jeden półsłupek nawijany. I teraz należy ominąć trzy oczka podstawy. 1, 2, 3. I powtarzamy. W następnym oczku podstawy zrobić jeden półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. Ominiam trzy oczka podstawy i robię w następnym jeden półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. W kolejnym oczku podstawy zrobić jeden półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. Tutaj zrobimy półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. To znaczy powtarzamy tak jak było tutaj. Widzicie? Tutaj od tego momentu powtarzamy. To były te dwa półsłupki nawijane, przydzielone jednym oczkiem łańcuszka, które były robione zaraz w oczkach obok siebie. I ominąć jedno oczko podstawy. W następnym oczku podstawy tutaj zrobić słupek dwa razy nawijany. Trzy oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i w tym samym oczku zrobić drugi słupek dwa razy nawijany. Tak. Jedno oczko łańcuszka. Ominąć jedno oczko podstawy i w następnym oczku zrobić jeden półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. I w następnym oczku zrobić też jeden półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. Ominąć trzy oczka podstawy. I teraz znowu będziemy powtarzać. W następnym oczku podstawy zrobić jeden półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. Znowu powtarzamy całą sprawę tutaj. Jedno oczko łańcuszka. I w kolejnym oczku to samo. Półsłupek nawijany i jedno oczko łańcuszka. Na końcu rzędu w następnym, ostatnim oczku podstawy po dwóch słupkach dwa razy nawijanych
przydzielonych trzema oczkami łańcuszka dla wyrobienia roboty należy zrobić jeden słupek. Czyli, że jeszcze muszę zrobić te, czyli, że tak, ominąć jedno oczko podstawy po tych półsłupkach nawijanych i w następnym oczku podstawy zrobić jeden słupek podwójnie nawijany. Trzy oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i w tym samym oczku drugi słupek podwójnie nawijany. I teraz będzie tutaj koniec tego rzędu. W ostatnim oczku zrobić jeden słupek. Tak wygląda na razie pierwszy rząd. Zobaczymy, jak nam się uda dalej. Mam nadzieję, że tak jak Wam tłumaczę, to dajecie radę razem ze mną jakoś to wykonać. I zaraz przejdziemy do rzędu drugiego. Odwracam robótkę i próbujemy zrobić rząd drugi. Trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Wykonać 6 półsłupków nawijanych dzierganych na łańcuszku z trzech oczek pomiędzy dwoma słupkami, dwa razy nawijanymi poprzedniego rzędu. Tutaj pod tym łańcuszkiem 6 półsłupków nawijanych dzierganych. Nawijam nitkę na szydełko i tutaj pod łańcuszkiem zrobię 6 półsłupków takich nawijanych. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i jedno oczko łańcuszka. Wykonać teraz jeden półsłupek nawijany dziergany na oczku łańcuszka pomiędzy słupkiem dwa razy nawijanym, a pierwszym z kolejnych czterech półsłupków nawijanych poprzedniego rzędu. Czyli, że tutaj są te cztery półsłupki nawijane, a mam zrobić tutaj jeden półsłupek nawijany dziergany zaraz za tym słupkiem podwójnie nawijanym, a przed tymi czterema półsłupkami nawijanymi. Czyli, że tutaj pod tym oczkiem, bo to ma być dziergany, czyli nie na oczku, lecz pod tym oczkiem jeden półsłupek nawijany dziergany. Jedno oczko łańcuszka. Wykonać jeden półsłupek nawijany dziergany na oczku łańcuszka pomiędzy pierwszym a drugim półsłupkiem nawijanym poprzedniego rzędu. Między tymi dwoma pierwszymi półsłupkami nawijanymi wykonać jeden półsłupek nawijany dziergany pod tym oczkiem łańcuszka. Wykonać jeden półsłupek nawijany dziergany na oczku łańcuszka pomiędzy trzecim a czwartym półsłupkiem nawijanym poprzedniego rzędu. Tu są te cztery półsłupki. Mam zrobić między trzecim a czwartym półsłupkiem. 1, 2, 3, 4. Między trzecim a czwartym
pod tym łańcuszek jeden półsłupek nawijany ciergany. I jedno oczko łańcuszka. Wykonać jeden półsłupek nawijany ciergany. Na oczku łańcuszka pomiędzy półsłupkiem nawijanym a słupkiem dwa razy nawijanym poprzedniego rzędu. Czyli, że tutaj za czwartym półsłupkiem, a przed słupkiem zrobić jeden półsłupek nawijany ciergany. Jedno oczko łańcuszka. I teraz to trzeba będzie powtarzać. Czyli, że pod łańcuszkiem będziemy wykonywali, tutaj między dwoma słupkami, będziemy wykonywali 6 półsłupków nawijanych. To od razu zrobimy. Jeszcze sprawdzę, czy to się zgadza. Tak. Tutaj pod tym łańcuszkiem 6 półsłupków nawijanych. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i jedno oczko łańcuszka. I teraz należy zrobić jeden półsłupek nawijany ciergany między tutaj za tym drugim słupkiem, a przed pierwszym półsłupkiem. Jeden półsłupek nawijany ciergany. I jedno oczko łańcuszka. I teraz drugi półsłupek nawijany ciergany. Zrobić pomiędzy pierwszym a drugim z kolejnych 4 półsłupków poprzedniego rzędu, czyli tutaj półsłupek nawijany i teraz od razu zrobić bez oczka łańcuszka półsłupek nawijany na oczku pomiędzy trzecim a czwartym półsłupkiem. I tutaj zrobić już jedno oczko łańcuszka i następny półsłupek nawijany, ciergany zrobić za czwartym półsłupkiem z tych 4, a przed pierwszym z 2 słupków podwójnie nawijanych. Czyli, że tutaj robimy znowu półsłupek nawijany ciergany i jedno oczko łańcuszka. Znowu będziemy powtarzać. Tutaj mamy 2 słupki nawijane, podwójnie nawijane, pomiędzy nimi łańcuszek. Pod tym łańcuszkiem zrobimy 6 nawijanych półsłupków dzierganych. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz zrobić jedno oczko łańcuszka. I zaraz za tym słupkiem podwójnie nawijanym zrobić jeden półsłupek nawijany ciergany i jedno oczko łańcuszka. I teraz zbliżam się do końca rzędu. Sprawdzę, co piszę, co należy zrobić, ale myślę, że tutaj też będzie jeden półsłupek nawijany. Na końcu rzędu dla wyrównania roboty należy wykonać jeden słupek ciergany na łańcuszku z 3 oczek rozpoczynających poprzedni rząd. To
to tutaj, ale tutaj jeszcze muszę zrobić jeden półsłupek nawijany dziergany. I teraz na tym łańcuszku zrobić słupek dziergany. Dziergany to jest taki, że będziemy robić go pod łańcuszkiem. Jeden słupek na końcu. I przebrnęliśmy razem przez drugi rząd. Tak wygląda na razie robótka po wykonaniu podstawy i dwóch rzędów ścieku 23. Odwracam robótkę. I przystąpimy do rzędu trzeciego.